Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Też witam wszystkich. Mąż w garażu, w grajdołku i odcinek bardzo długo wyczekiwany przez was. Dopytywaliście, czy już świeczki odlewamy, kiedy one będą. Długo to niestety trwało, ale jest kolejność wykonywanych prac i nie możemy przeskoczyć jednego etapu na rzecz drugiego, bo utkniemy całkiem, a i tak utknęliśmy z pracami. Z wiosny nas pozalewało, wszystko jest o miesiąc wcześniej, później ta powódź, która jeszcze na koniec przyszła i niestety tutaj utknęliśmy troszeczkę z tym, ale świece zaczęliśmy już odlewać. Pogoda ku temu też jest odpowiednią. Edziu zmienił troszeczkę technikę łapania knota. W tamtym roku łapał klamerką, ale nie bardzo się to sprawdzało. Było dosyć dużo formowania spodu. Teraz wpadł na pomysł, aby łapać to igłą. Kupiliśmy takie wielgachne igły i nie ma tyle formowania tego spodu, są one bardziej równe, tak jak chociażby tu. To jest jedna z nowych form, figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem na ręku, którą dostaliśmy w prezencie, za co bardzo, ale to bardzo tej osobie dziękujemy. Ładna, niezwykła, misterna figurka. Formy są silikonowe i cały wzór, który widać na świeczce, jest w środku. Często wielu z was zastanawia się, jak te świeczki są odlewane. Jest do tego taka forma przecięta z boku i teraz zobaczcie, wychodzi kolejna świeca, kwiat róży. To dla mnie? Dla mnie. No masz. No mam. Dostałam róże, co by nie było, że nie dostaję kwiatów. W środku, zobaczcie, cały wzór. Podczas nalewania wosku dochodzi on do każdej szczeliny. Ale na dworze nieprzyjemnie. Pada kolejny dzień, spadło chyba znowu coś 16 litrów. Deszczu troszeczkę jest, ale dobrze, bo ziemia się napije, będzie dosyć sporo wilgoci. Ostatnie lata są bardzo suche, także deszcz jak najbardziej, jestem za i to bardzo. Świeczki z garażu od razu na bieżąco staramy się przynosić do domu, z tego względu, że tu jest dużo cieplej. W garażu jest stopni kilka, tu jest zdecydowanie więcej, a wosk, on jak jest zimno, jest bardzo twardy i łatwo się kruszy. I później jak czyszczę, to odłamują mi się całe kawałki i świeca jest już niestety do wycofania. A w domu ona staje się bardziej elastyczna, wosk jest bardziej podatny na czyszczenie i mogę bez szwanku dla tych świec spokojnie je już tutaj oczyszczać z nadmiaru wosku, chować knotki. W ogóle temat wosku to jest temat rzeka, obszerny, naprawdę bardzo obszerny. Wosk jest znany od tysięcy lat i na samym początku ówcześni uczeni, włącznie z Arystotelesem na czele, wiecie co, oni myśleli, że pszczoły pozyskują wosk z kwiatów. Dopiero około 1750 roku, już teraz dokładnie nie pamiętam, w którym to było roku, spostrzeżono, że pszczoły same ten wosk produkują, ale skąd też nie miano pojęcia. I chyba tak naprawdę dopiero w 1910 czy 12 roku takie zakrojone na szeroką skalę badania nad pozyskiwaniem przez pszczoły, nad produkcją przez pszczoły wosku, dowiodły, że one same ten wosk produkują. Wosk, który w ulu pełni bardzo ważną rolę, jest on potrzebny przede wszystkim do uszczelnienia ula
i do wyrobienia komórek na węzie. My węzę kupujemy gotową już od kilku lat. Mamy źródło sprawdzone, bardzo dobra jakość tej węzy. Zapach niesamowity, kolor również. I kupujemy, bo nie mamy prasy do wyciskania takiej węzy. Ona już ma zarys komórek, które pszczoły są w stanie same zrobić, ale jak podda im się taką węzę, to mają już gotową bazę i na podstawie tych komóreczek pszczoła jest tak zaprogramowana genetycznie, że ona do tysięcznej milimetra równiusieńko te komórki pociągnie. Komórki są potrzebne, żeby składać pyłek, żeby kisić pyłek, z czego powstaje później pierzga, żeby dawać nektar, a też i składać czerw, z którego później wylęgają się młode pszczoły przez pszczelarzy, zwane potocznie muchą, młodą muchą. Także jest on w ulu bezcenny. Ale wosk jest nie tylko cenny w ulu, ale również dla naszego organizmu, bo przecież robi się z wosku różnego rodzaju kremy, maści o działaniu bakteriobójczym, o działaniu przeciwgrzybiczym. Można takimi kremami zasuszać, zaleczać wrzody, rany. Robi się również przecież świeczki, które są wykorzystywane w takiej naturalnej terapii zapachowej. Wpływają one bardzo korzystnie, wosk ze spalanej świeczki wpływa korzystnie na układ naszych górnych dróg oddechowych. My nawet jak nasza córka, wiecie, była malutka i chorowała cały czas na zapalenie krtani. Miała z tym problemy naprawdę bardzo duże. Paliliśmy takie świeczki i łagodziło jej ten kaszel, łagodziło podrażnienia krtani i nabierała takiej odporności, no bo wosk spalający się daje nam, zwiększa nam naszą odporność. Wdychamy ten spalający się wosk i nabieramy tej odporności, nabieramy zdrowia, można powiedzieć, z produktu prosto z ula. Także produkty pszczele zyskują coraz większą taką naszą sympatię, coraz bardziej ich poszukujemy i znajdują coraz większe zastosowanie, bo przecież też nie jest tajemnicą, że z wosku robi się również kosmetyki pielęgnacyjne do nabłyszczania, konserwacji mebli, tapicerek, czy chociażby kanap skórzanych. To właśnie na bazie wosku są robione najlepsze pasty. Kolejną taką ogromną zaletą wosku, świec woskowych, jest to, że one neutralizują ujemnie najonizowane powietrze, tam gdzie są komputery, telewizory czy inne urządzenia tego typu. Bo no, tu nie jest tajemnicą, że komputer, telewizor czy tego typu podobne urządzenia wytwarzają pole, które negatywnie jonizuje nasze powietrze, co też za tym idzie, niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie. I świeczka, która się spala, naturalny wosk, on właśnie potrafi zneutralizować te szkodliwe jony, które powstają w wyniku odpalenia komputera czy telewizora. Chociaż powiem Wam, że najzdrowiej jest nie oglądać telewizora, wtedy i nie cierpi nasze zdrowie tutaj ogólnie, ani nasza psychika. My telewizora nie oglądamy i powiem Wam, że nie mamy jakichś takich większych problemów z psychiką, ale nawet sam ogień ze świecy daje takie poczucie bezpieczeństwa, ukojenia, takiego relaksu. Ogień zawsze kojarzył się człowiekowi z bezpieczeństwem, z poczuciem takiej harmonii i ciepła w domu. Świeca, zresztą nawet wieczorem, jak już siedzicie, dni mamy ponure, burę. Jak się zapali tą świeczkę, to jest całkiem inaczej, nie? Ja sama wiem po sobie.
Może być, nie wiem jaka cisza, spokój, ale jak pali się świeczka bądź ogień w kuchni, jest całkiem inaczej. Wtedy dom żyje, jestem jakaś taka bardziej radosna, bardziej zadowolona. Jednak ogień ma w sobie, słuchajcie, to coś. Zaraz pokażę Wam wszystkie świeczki z bliska, ale zanim to zrobię, chciałam Wam pokazać, co kupiłam. Dzisiaj przyszedł do mnie zegar, zamówiłam i jest to rękodzieło, ręcznie wykonany z drewna. Uwielbiam wszystko, co w drewnie, uwielbiam zapach takiego świeżego drewna. Jest on po prostu niesamowity. W komentarzu przypnę Wam numer telefonu do tej osoby, która takie zegary robi. Są różne i kwadratowe, i ze sznurami, z takimi linami, i w innych również kolorach. Kto jakie sobie zażyczy. Przepiękne, naprawdę przepiękne. Kupiłam już tak naprawdę kilka z myślą o prezentach. Prezent oryginalny. I powiem Wam, że o dziwo były to prezenty naprawdę trafione, bo wkomponowały się w dane pomieszczenie, w wystrój, pod kolor, bo tutaj też można dobrać sobie kolor do własnego koloru pomieszczeń. Także no, myślę, że warto jest polecać takich ludzi, takie talenty, którzy pracą własnych rąk chcą coś osiągnąć. Dlatego też numer telefonu do wykonawcy takich zegarów będzie przypięty w komentarzu pod tym filmem, razem oczywiście z moim numerem telefonu. Większość z Was już go ma, ale dla tych, którzy będą chcieli zapytać o świece, to taki numer będzie w komentarzu przypięty. No i teraz świeczki. Palą się bez wytwarzania czarnej smugi i są właśnie tu od strony lewej. Zwykłe, proste świeczki. Ta jest tradycyjna, bez żadnych ozdób. Ta z kaszką, tak jak kiedyś w tamtym roku mówiłam, Aleja Gwiazd. Jest prosta z pszczółką i taki walec. Te są po 10 zł. Później jest już też dobrze Wam znana świeczka w maki i kłosy zboża, przez nas zwana polską świecą, po 12, wróżyczki po 14, kostka z motywem plastra pszczelego i pszczołą na wierzchu po 17 zł, no i te trzy są po 25 zł, kwiat róży, walec z dwoma sercami i figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem na ręku. Tych w serduszka i figurek no nie ma dużo, z racji tego, że jest tylko po jednej formie. Są to świeczki zdecydowanie większe, więc czas ich stygnięcia jest dużo dłuższy niż tych pozostałych i ich jest, można powiedzieć, seria limitowana. Tych drugich jest troszeczkę więcej. I tak jak mówiłam, będzie przypięty numer telefonu, można pisać SMS, tylko jeszcze raz prośba, jeżeli się zdecydujecie, piszcie od razu, która świeczka, ile, z dokładnym adresem, będzie mi zdecydowanie łatwiej i dużo, dużo szybciej. Nie utknę w tych SMS-ach, jak to było do tej pory. Niestety nie radziłam sobie z nimi i teraz, żeby tak troszeczkę sobie ułatwić, ulepszyć, dlatego taka właśnie prośba jest do Was, za co z góry dziękuję. No i cóż, na dzisiaj to będzie tyle. Wam życzę zdrowia przede wszystkim, takiej pogody ducha na te jesienne, handrowe dni. Nawet w takich dniach można znaleźć plusy, chociażby to, że pada, nie ma upałów, ziemia nie wysycha, pije tą wilgoć, oddala widmo suszy, chociaż tak naprawdę nie wiemy, jaki będzie przyszły rok. Ale plusy trzeba znaleźć w każdej sytuacji, przynajmniej starać się znaleźć. Wtedy,
Przynajmniej starać się znaleźć te plusy. Wtedy będzie nam łatwiej. Przede wszystkim optymistyczne nastawienie jest zdecydowanie lepsze niż takie, wiecie, nostalgiczne, negatywne, bo wtedy jest nam źle, pogoda nam nie pasuje, a to nas kości bolą, a to nas tu łupie, tam nas łupie. Wiecie, jak to jest, nie? Także życzę Wam pogody ducha, radości i mimo wszystko uśmiechu. Jak nie możecie wyjść na dwór, to nadrabiajcie lektury książkowe, bo i tak można spędzać czas. Spędzajcie czas z rodziną, z wnukami. Opowiadajcie swoją historię lat przeszłych, lat młodości, bo dzisiaj to jest chyba na wagę złota. My, moje pokolenie, wasze pokolenie, ma wspomnienia, mamy co wspominać. Śmiejemy się, płaczemy, a niestety pokolenia dzisiejsze wspomnień mieć nie będą. Co będą wspominać? Że w taką a taką grę na smartfonie grali? No jedynie tylko to. A my chociażby nawet jak żeśmy gdzieś tam fajki po kątach podpalali, no nie? Było tak. Także mamy wspomnienia i życzę Wam teraz na te takie handrowe jesienno-zimowe wieczory, powrotów do wspomnień, do tych radosnych oczywiście wspomnień i dużo, dużo zdrowia. Do następnego. Pa, pa!